Hej, 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 dzień dobry, tu Loverowi. Jedźmy razem. Jesteśmy właśnie na początku szlaku Orli Gniazd i Ola dokona ceremonii otwarcia szlaku, dotykając piątką właśnie tą oto kropkę. I uwaga. Tak, za około, myślę, tak 3 dni dotrzemy do Krakowa. Jak Ola, nastrój przed szlakiem? Bardzo fajnie, bardzo dobrze. Dużo sobie o nim czytaliśmy, oglądaliśmy. Więc na pewno wiemy, że jest dużo atrakcji. Chyba będzie przepięknie. A gdzie noclegi? Pod chmurką. Na dziko? W każdym razie do zobaczenia już na trasie, hej! Pytanie, co na te potwory na linach, panowie i panie na Jasnej Górze? My ogarnęliśmy łańcuchy, jesteśmy gotowi do jazdy szlakiem Orli Gniazd. A jak on wygląda? Tu mamy jego wersję pieszą, a nas interesuje wersja rowerowa. No i zobaczcie, jesteśmy w Częstochowie i lecimy na Kusięta, Olsztyn, Zrębice, Suliszowice, Czatachowę, Żarki, Mirów, Bobolice, Podlesice, Morsko, Skarżyce, Żerkowice, Podzamcze i kończymy w Kraków, Bronowice Nowe. 184 km przed nami. Lecimy na Olsztyn. 17 km. Powiem wam szczerze, że ja to mam wielkie oczekiwania co do tego szlaku. Naprawdę, odrobinkę poczytałem, odrobinkę widziałem jakichś filmików, zdjęć. No i mam nadzieję, że naprawdę spędzimy bardzo fajny czas. Ola, co się dzieje? Powiedz, jesteś jakaś podekscytowana. Widziałam, jak byliśmy na górce, taki pomnik, ręce do góry miał i nie ma go teraz. To była Fata Morgana. No to zaczynamy. Całkiem niezłym podjazdem na początku. No a jak to mówią, jak jest pod górkę, to będzie i z górki. Uwaga, pan strzela. No i zobaczcie, lowerowicze nasi kochani. Znowu podjazd. Dojechaliśmy do parku krajobrazowego Orlich Gniazd. No i kolejny etap. Jedziemy tym razem przez las, ale zobaczcie, asfaltem. No i ścieżka się zmieniła, ale nie jest źle, to nie jest piach nadwarciański. Dzień dobry, hej! Tak jest, miłego! Zakwiarze! No i teraz sytuacja ma się tak, że zamek Olsztyn jest na rondzie trzeci zjazd, a szlak w prawo. No my na zamek Olsztyn. Zobaczcie, zobaczcie. Zameczek, tak naprawdę ruiny. Słuchajcie, ale zanim będziemy szukać miejsca na nocleg pod zamkiem, a jakże, zobaczcie, jak to wyglądało kiedyś. Okolica ładna, ale mało dzika. No to muszę powiedzieć, że chyba nie jesteśmy tu sami na dziko. Zamek za mną, ale to wygląda następująco. No bajeczka. Tam na dole rozbity jeden namiot, tam również. Tam jest ekipa na skalę, a my się rozbijemy pod tą skałą. Zachód słońca. Zobaczcie, kurka wodna, co tu się dzieje? Szlak Orlich Gniazd. Niech mi ktoś powie. Fuh. Zobaczcie, Ola kończy pompowanie. Ja postawiłem nasz dom, który tak tu wygląda. I tam mamy Olsztyn. Olsztyn dzisiejszy dzień się kończy. Z noclegiem wśród skał. Ja się jaram. Będzie bajka. Jutro rano wstaniemy, mam nadzieję, że na wschód słońca. Mamy lepszego miejsca, chyba sobie nie mogliśmy wymarzyć. Szlak Orlich Gniazd rozpoczęty. Przed nami prawdopodobnie jeszcze 2 dni na tym szlaku. Będzie bajka. Nie eurobajka, ale polska bajka. Do zobaczenia rano.
Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie sami. Takie poranki to ja lubię. No i ta skałka za nami. Trochę zaspany, bo jest chwila po szóstej, ale pełen energii, tak samo jak i Ola. To jest to, czego nie rozumiem. Dlaczego noclegi na dziko są zabronione? No przecież to jest bez sensu. No, przecież pozbieramy wszystko ze sobą. Oczywiście nie musimy się tu się załatwiać. Kto będzie się załatwiał na takich, w takich pięknych miejscach? Kawka zrobiona, słuchajcie. Śniadanko za chwilkę będzie grane, a my cały czas w takich okolicznościach. No jest bajka. Ola, przywitaj się proszę z naszymi rowerowymi pasjonatami rowerów i podróży. Dzień dobry, witam was w pięknym poranku. Jest przecudownie. I tak jak wam zawsze mówimy, zostaje po nas tylko troszkę suchej trawy. I nic więcej, wygniecionej. Wszystkie śmieci mamy spakowane. O tu. Spakowane mamy butelki na rowerach. Kaski na głowach. Można jechać. Ale... No i okazało się, że nocowaliśmy praktycznie na szlaku, tylko że w drugiej stronie żeśmy do niego weszli, bo tam jest górka, na której spaliśmy. Słuchajcie, no robi się stromo, robi się tak offroadowo odrobinkę. Szlak Orli Gniazd chyba połączył się z innym szlakiem. Tak jak Ola słusznie zauważyła, zmienia się lekko oznaczenie. Właśnie minął nas bus. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że widniał na nim napis. Bezpłatna komunikacja gminna. Spoko. A tu jeszcze policja. Ale to fajne. Dzień dobry. Kościół Świętego Idziego. Są i takie etapy. Dzień dobry. Cześć. Hej. No i niestety, zobaczcie, wycinka drzew. Tak blisko szlaku, szkoda. Ale jest toaleta. Zobaczcie, jak ta droga. Bajeczka. Tak. Zapraszamy. Potoczanki. Czy potoczanki mają otwarte? Zamknięte. Same śmieci? O. A nad nami jemioła. No i na szlaku Orli Gniazd. Ola, weź może latarkę. Znajduje się kilka jaskiń. My dotarliśmy do jednej z pierwszych, przynajmniej tej, która wpadła nam w oko. No i zobaczymy zaraz, czy można tam wejść i jak wygląda od środka. To normalnie tu by można było nocować. Trochę zimno. Zasypane takie jakby. Od środka? Tak, tu normalnie byłby korytarz.
Fajna. Tutaj kolumna taka jakby, stalagnat. Spoko. To była po prostu ta grota niedźwiedzia znana. Znana wszystkim, przynajmniej wobec. Ale ten moment to dobry czas, żeby pokazać wam oznaczenie szlaku Orlich Gniazd. Po pierwsze, mamy takie tabliczki, które już widzieliście. Ale po drugie, co robi największą robotę na szlakach rowerowych, to jest rozpiska kilometrażowa, ile mamy do danych miejscowości, a w tym przypadku również do zamków. Poza tym znajdują się na trasie również mapy, te ogólne, ale też jak ta, z tą najbliższą okolicą. Bardzo fajna sprawa. No i powiem wam szczerze, że te podjazdy są obecne tutaj cały czas, ale pomimo wszystko jedzie się bardzo przyjemnie. Ja to lubię przejeżdżać tak blisko drzew, kiedyś zahaczę i będzie lipa, ale póki nie haczę, to lubię, jak slalom gigant, słuchajcie. Tutaj droga przez las i podczas kaszubskiej marszruty również droga przez las. No ale jak dla mnie, to szlak Orlich Gniazd plus 10 do atrakcyjności. GOPR ostrzega, miejsce niebezpieczne. Turysto, znajdujesz się przed średniowiecznymi ruinami zamku w Ostrężniku. Wspinaczka po murach grozi śmiertelnym niebezpieczeństwem. Będąc pod murami, uważaj na spadające kamienie. Zjechaliśmy chwilę ze szlaku, żeby zobaczyć ruiny i jaskinie. Kolejne jaskinie, kolejne skały. Zobaczcie, niestety już się lekko chmurzy, a zapowiadają na wieczór deszcze. Deszcze, które będą trwały przez najbliższe dwa dni około, a nawet i burze. Jedziemy w milczeniu teraz. To był spory podjazd. No i jest z górki. Ja po to wjeżdżała pod górkę tyle, żeby 5 sekund zjechać z niej. Ale fajnie było, co? No, bałam się trochę, ale było. To by zrobiłem ci zdjęcie, jak jechałaś z górki. Naprawdę? No. Rozpędzona była? Telefon mi został tam na górze. Że będzie pod górkę. Wiesz jaką? Nie widziałem. O nie, o nie, o nie, nie chcę. Proszę cię, rusz! W każdym razie kolejna tablica informacyjna. Trasy rowerowe okolicy gminy Żarki. No, nas interesuje tylko jedna trasa rowerowa. Jest to szlak Orlich Gniazd. I teraz kierujemy się na Zamek Mirów za 7 km. Piątka. To jeszcze nie koniec wniesienia. Wiem, ale chcę ci przybić piątkę, dobrze nam poszło. Piątka. Piątka. Zobaczcie, kolejne ruiny. Dzień dobry. Ale bajka. Wszystko jest w remoncie. Słuchajcie, jaka fajna akcja w ogóle. Siedzimy sobie, pijemy sobie Radlerka Zero. Ja polatałem odrobinę drona, jak widzieliście. I podchodzi do nas para. Mówi do nas: cześć, fajnie was widzieć. Przywitaliśmy się. Okazuje się, że to są osoby, które obserwują nas na Facebookach, Instagramach i wszystkich YouTubach. Loverowicze po prostu, Mariusz z ukochaną. No i zobaczcie, gdzie jest Ola teraz. Pani to prawo jazdy nie ma. Ale jest piękny. Ale bajka. Jest tak zachowany, że szok.
Tak, a to jest właśnie Mariusz. To jest życie. Piękne jest. Naprawdę, nawet siedzenie ma oryginalne. Wszystko. Ale on ma silnik normalnie, z przodu, tak jak... Nie jak maluch jakiś. O. To jest oryginalny silnik 1.1 do niego, które były montowane. To jest niby Volkswagen, ale to jest jako IFA. To wiadomo, że Volkswagen był zachodni, a to jest wschodnie. Ruiny w budowie. Bilet normalny, dyszka. Nie idziemy tam. Zobaczcie! Jest i on, kolejny zamek. 10 zł. Czy tu można zbankrutować? Ja zapytam, czy jakiś abonament jest. Dzień dobry. A powie pani, jakbym chciał do wszystkich zamków wejść, to ja mogę jakiś bilet łączny kupić? Jest czy... bilet łączony Błonia, Mirów plus Błonia, Bobolice. To tylko na te dwa zamki, Mirów i Bobolice. Drogo. Dyszka za wejście pod zamek. I ile do zamku? Dyszkę. Dyszka do wejścia do zamku, czyli wychodzi dwie dyszki. Razy dwa to już 4 dyszki. Razy kilka zamków to już... O Jezu, ile pieniędzy. Nie no. Ale no to możemy pokazać na zdjęciu. Tak wygląda ten zamek. I nawet dali zdjęcie w złej rozdzielczości, żeby zapłacić. Dzień dobry. Jak się idzie? Dzisiaj piątek. No i zobaczcie, jak wygląda trasa na szlaku Orli Gniazd. Się z lekka wspinamy od jakichś 20 minut, ale nikogo nie ma. Pusto, puściutko. Okay. Ten szlak, tak jak zawsze, szlaki oznaczone próbujemy robić bez nawigacji. No i zgubiliśmy szlak. To znaczy zjeżdżaliśmy, wiecie, z górki, rozpędzeni, przebiliśmy się przez całą miejscowość. Nagle patrzymy w pewnym momencie, kurczę, Ola, kiedy widziałaś te oznaczenia? No dawno, a ty? No też dawno. No i okazało się, że przejechaliśmy. No to wjechaliśmy. Jesteśmy na szlaku. A na szlaku gorzej, piaszczyście niż poza, chociaż tylko chwila. To miejsca dla nas. Tylko dlaczego teraz, a nie za jakieś 20 km? Nie ma możliwości, żeby była lipa. Nie ma możliwości, żeby stał się przypał. Ola spadła, ja spadłem. Ale się nie poddajemy. Czy, nie, no tam jest normalnie. Czy to jest szlak rowerowy, czy pieszy? Poczekaj, ja prowadzę. Tobie pomogę. Podam sobie radę. Dalej pod górę. Nic dziwnego, za chwilę kolejny zamek. To szlak Orli Gniazd. Więc najpierw musimy się na to gniazdo wdrapać. O, teraz przyszła kolej na zamek Bąkowiec. No i dotarliśmy, słuchajcie, pod zamek Bąkowiec. W sumie ruiny zamku. Dzień dobry. Naprawdę fajny etap. Stacja naprawcza, elegancko. Proszę państwa, czerwona ścieżka zawsze dodaje plus 5 do atrakcyjności. Słuchajcie, kończymy chyba największy podjazd, najbardziej stromy podczas tego szlaku. Ze mnie to woda się leje strumieniami, nie? Zobacz. Widzisz? Jakiś widok się pojawił za nami. Skąd? Z górki tej małej. Nie wiadomo skąd. Zobaczcie, tam daleko. Jest moc. Loverowi! Jedźmy razem! Loverowi! Jedźmy razem! Loverowi! Jedźmy razem!
Do boju, do boju, do boju loverowi. Odbija, ale ma prawo. Słuchajcie, szukałem wiaty, nie? To widziałem ją w necie. Wyglądała drobinkę inaczej. No nie szanują ludzie, kurka wodna nie szanują. Za co tu jest? Lewa, lewa. Ale niebezpieczne. Ja to bym poleciał tam dalej. Dzisiaj też cały dzień mamy z lekka z tyłu głowy taką zapowiedź po burzy po prostu. Fajnie byłoby mieć altankę na noc. No oczywiście śpimy na dziko dzisiaj. Tam helikopter, GoPro oczywiście tego nie odda, ale od jakiegoś czasu wróbelki nam towarzyszą i przelatują z drzewa na drzewo. Zobaczcie, przelecą. Patrz, zostały na tym akurat teraz. Padająca bateria w kamerce, a mnie naszła jeszcze taka refleksja, że podczas takich długodystansowych wypraw, nieważne czy to są wyprawy rowerowe, czy piesze, na maksa skupia się człowiek na obserwacji pogody. Nie tak jak podczas normalnego życia, gdy wiecie, sprawdza się prognozę pogody rano albo w dzień wcześniej i wie się jaka jest na dany dzień, a tutaj rzeczywiście w ciągu dnia widzimy jak ta pogoda się zmienia, jak zaskakuje, czasem na pozytywnie, czasem negatywnie. Wow, 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 co za zameczek nas wita o 18.37. Z bajka. Ten zameczek to bajeczka. Dobrze, Pani Aleksandro, co się dzieje, proszę opowiedzieć. No to proszę Państwa, jesteśmy na zamku w Ogrodzieńcu. I jest to chyba jeden z droższych, bo bilet wstępu kosztuje 21 zł. No ale Daniel stwierdził, że ten chyba się jemu najbardziej podoba. I musimy tu wejść, więc no po prostu idziemy. Rowerki zostawiliśmy u miłej pani na dole. Spięliśmy, mówi, że będzie tam spoglądała. Wzięliśmy aparat. I idziemy troszkę pozwiedzać, chociaż nogi wchodzą no w to miejsce, gdzie... Skąd wychodzą? Skąd wychodzą, tylko że odwrotnie. Dojazdu do zamku strzegła sucha fosa i most zwodzony z przeciwwagą. Ponad bramą zachowały się tarcze herbowe trzymane przez lwy oraz miejsce po tablicy fundacyjnej. Nad sienią przejazdową znajdują się pomieszczenia tak zwane schowania i strzelnicy. Nad nimi kaplica zamkowa. Proszę. Bardzo dziękuję. To brudna ręka. Spracowana podróżnicza ręka. Proszę. Ale zobacz, jakie jeszcze mają betonowe, betonem jak robili w tam dawnych czasach. Skąd to beton był? Blachu podkład. 20-wieczna rekonstrukcja. No ale widoczek te z tych betonowych murów całkiem, co nie? Małe domki, mali ludzie, duzi my. No ogólnie jest bardzo fajny, jest duży, no jest odrestaurowany, więc no wiele rzeczy nie jest prawdziwych. No ale i tak fajnie, że coś takiego się utrzymuje, no ładny widoczek jest. Nawet jest w miarę spokojnie, nie ma dużo ludzi, no może dlatego, że jest piątek i prawie godzina, no nie, 19 jest. No zaraz zamykają. Zaraz zamykają, więc pewnie dlatego. Widziałam, że jest opcja z przewodnikiem, bo tam pan przed zamkiem stoi i coś opowiada, więc wygląda na przewodnika. Ale są też jakieś takie tabliczki poustawiane z opisami, gdzie co kiedyś było, także fajnie. Więc sytuacja wygląda następująco. Jesteśmy po małych zakupach. Jedziemy na szlak Orlich Gniazd. Gdzie się wracamy, bo zamek był obok. No to rozpoczynamy poszukiwania. Jest godzina 20. Ale to nie czas nas goni, a chmury. Koło godziny 21 ma być burza. Mam chyba ptaka w ogóle, nie? Uciekaj stąd. Nie wiem, co ja mam z nim zrobić. Teraz wziąłem go. No
O kurczę. Tam? Ogólnie sprawa wygląda następująco. Jesteśmy wśród harcerzy z Białego Stoku i szybko się rozbijamy, bo już pada. Boże, słuchajcie, jak wam mówiłem, że no niestety, na szczęście przestało padać na chwilę chociaż. My się rozbiliśmy i już namiot fajnie pod drzewkiem, elegancko, tutaj żeby mniej troszeczkę padało, ale zaczęły nas gryźć mrówki po nogach. I zobaczcie, co znaleźliśmy. Czekaj, o. Całe drzewo mrówek. Dobra. Zabieramy namioty, zabieramy rowery, zabieramy namioty i idziemy w inne miejsce. No i tak, zmieniliśmy miejsce. Są rowery, jest namiot, a tam było to miejsce, w którym niefortunnie rozłożyliśmy namiot. No i słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. To powoli kończy się dzisiejszy dzień, chociaż nie dla nas, bo zobaczcie, co się dzieje tu wokół. Tutaj jedna ekipa pali ogień, tam druga ekipa pali ogień i gdzieś jeszcze w lesie jest trzecia. Trzy zastępy harcerzy, proszę Państwa, przed nami. W ogóle super, że pozwolili nam tu się rozbić, bo chyba ten cały obszar, z czego się dowiedzieliśmy, jest wynajmowany. Jutro ma cały dzień padać. A przed nami jeszcze około 100, niecałe 100 km do Krakowa. Więc żegnamy się, musimy wypocząć. Do zobaczenia jutro. 78 dni z sakwami i na rowerach przejechaliśmy ponad 5,5 tysiąca kilometrów. Zainspirowaliśmy się książką Bernarda Newmana Rowerem przez drugą RP. Każdy film to zastrzyk rowerowych emocji, szczypta naszego poczucia humoru, mnóstwo historii i przygód. A jeżeli podoba Ci się to, co robimy, to zapraszamy Cię na naszego Patronite'a. Wielkie dzięki tym, którzy nas wsparli i zostawili swoją cegiełkę. Jesteście super!